Jak się śledzi troszeczkę właśnie branżę, bo to praktycznie na każdym kanale YouTube'owym albo jakimś profilu, albo stronie, albo sklepie, wszyscy mówią, że planszówki w Spodku to jest jakby największa impreza planszówkowa w roku po prostu. No to jest taki trochę powód nostalgii, też do tego dzieciństwa właśnie, gdzie się grało w te Chińczyki, Monopoly i tak dalej. Tylko tu jest ten twist właśnie, że te nowe odsłony mają ten właśnie to skomplikowanie bardziej angażuje, jak już się też po prostu po paru latach oczekuje się jakichś większych wymagań po prostu od tego po prostu. I fajnie się po prostu ta interakcja z drugą osobą jest właśnie też tym, co tak bardzo przyciąga. Jako tło do rozmów albo w ogóle do spotkań towarzyskich. Na pewno są bardziej, można powiedzieć, skomplikowane, czyli mają więcej możliwości do taktyki, jakiejś strategii. No i też bardziej może oddają jakieś takie współczesne, na przykład też odwzorowują jakieś gry komputerowe, czy no po prostu można inne strategie w tym realizować, bardziej niż starszy, gdzie po prostu polegało na tym, że głównie rzucało się tylko kostką, no i nic to więcej wynikało, głównie na losowości polegało. A teraz są po prostu tak bardzo, że można, jak to w cudzysłowie powiedzieć, też zwoje mózgowe przepalić. Tak jak głównie dla młodszych graczy, czy dla młodszych osób też to jest bardzo dobre, że którzy nie siedzą cały czas w tablecie czy w komórce, ale też biorą udział w takich właśnie no, innych spotkaniach, spotykają się z innymi i nie tracą też aż tak wzroku. Tak mnie wciągnął wnuk i syn, że cały czas teraz jeżdżę z nimi już po całej Polsce. Kilka razy, już tutaj jesteśmy czwarty raz w Katowicach, a byliśmy już w Warszawie, w Łodzi, w Krakowie, wszędzie jeździmy po całej Polsce. I tak już chyba ze 3 albo 4 lata z nimi jeżdżę i już się trochę wciągnęłem. Podoba mi się to. No przede wszystkim lubię planszówki i była bardzo fajna okazja spotkać się z takim gronem ludzi o tej samej pasji. No, sama przyjemność. Gra Company of Heroes to jest gra o tematyce II wojny światowej. No i właśnie taki amerykański hełm z II wojny światowej. Lubimy sobie zagrać w jakąś planszówkę fajną. No i po prostu chcieliśmy spędzić trochę czasu, poszukać jakichś innych ciekawych właśnie gier. Teraz gramy w tutaj Izaka, Cztery dusze. No i dopiero zaczęliśmy tak naprawdę. No już się powoli gra rozkręca. No na razie obiecująco się prezentuje. No.